Dzisiaj na naszych krzesełkach Julia Jaroszewska. Dzień dobry, witam. Uczestniczka kontrowersyjnego reality show Projekt Lady emitowanego w TVN. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jesteś z Konina. Tak. I ktoś pewnie powie, no nie występują tam grzeczne dziewczyny. No właśnie taki jest stereotyp programu, że nie występują tam grzeczne dziewczyny. Z czym nie do końca się zgodzę, bo bardziej powiedziałabym zbuntowane i zagubione. Chcące bardzo zmiany, także to jest chyba najważniejsze. No i głównie program uczy tego, żeby nie być kimś innym, tylko lepszą wersją siebie. No i myślę, że taka z tego programu wyszłam. No na pewno tak uważam. No właśnie, w programie wyglądałaś zupełnie inaczej. Dzisiaj wyglądasz zupełnie inaczej. Myślę, że ktoś by cię nie poznał dzisiaj na ulicy. Tak, szczególnie rodzice są zachwyceni zmianą i w ogóle rodzina. Ja od zawsze miałam po prostu, nie wiem jak to wytłumaczyć, ostre rysy twarzy i taki dosyć kontrowersyjny wygląd, więc kiedy miałam ciemne włosy, byłam opalona bardzo, mocny makijaż, skąpe ubranie, no to wcale nie wyglądało fenomenalnie. Myślałam wcześniej oczywiście, że fajnie, że to jest rzucające się w oczy i w ogóle, że jestem taka trendy, no ale to nie miało nic wspólnego z fajnym wyglądem. A skąd w ogóle pomysł na udział w takim programie? Leżałaś sobie na kanapie, zobaczyłaś reklamę w telewizji, czy ktoś ci może jakoś to podpowiedział? To znaczy oglądałam parę odcinków pierwszej edycji, widziałam, że naprawdę to jest fajny program i kiedy ktoś ogląda i jest na bieżąco, widzi, że rzeczywiście można dużo wynieść z tego programu. Więc stwierdziłam, że no doskonale bym się nadała pod względem właśnie wizerunkowym. No i tego, że jestem bardzo roztrzepana, taka wszędzie mnie pełno, chciałam trochę nabrać tej ogłady, tym bardziej, że marzę o karierze wokalnej, więc przydałoby mi się to nawet właśnie do takich wywiadów. No i jestem przeszczęśliwa, że dostałam szansę, żeby wziąć udział w tym programie. No właśnie, takich roztrzepanych dziewcząt pełnych charakteru jest tam sporo. Było gorąco czasami? Oj, było. Nawet przyszły odcinek w poniedziałek będzie taki dość mocny. Są to metamorfozy, wiadomo, że każda z nas, dla każdej z nas jest ważny wygląd, który nagle ma ulec kompletnej zmianie. Kiedy podszedł do mnie fryzjer, zresztą mistrz fryzjerstwa polskiego, pan Schmidt i Wierzbicki, powiedzieli mi, że mam mieć krótkie włosy na Jerzyka, to ja po prostu się przyżegnałam i bałam się, że rzeczywiście to będzie prawda. No ale na szczęście poszli bardziej w taki naturalny look. Jasne włosy, obcięte, bo miałam długie, czarne włosy, także myślę, że wyglądam lepiej, świeżej i jak widać przystałam przy tym, cały czas chcę mieć takie włosy, więc jestem mega zadowolona. No a co gdyby przy tym Jerzyku zostali? O Jezu, nie wiem, nie mam pojęcia, byłabym po prostu, nie, popłakałabym się pewnie, zresztą płakałam tam, jak ścinali mi włosy, bo naprawdę były dotąd, całe życie zapuszczałam, a tu nagle teraz to mi trochę odrosły, bo wiadomo, już jest parę miesięcy po programie, ale wtedy miałam dotąd włosy, dziewczyny z blond na ciemne, z ciemnych na blond, z długich na krótkie, nie no, płacz, łzy, tupanie nogą, to jest minimum tego, co powiadam, naprawdę warto obejrzeć poniedziałkowy odcinek, bo jest ostry. No właśnie, wygląd to jedno, ale domyślam się, że też poszłaś tam po to, żeby zmienić coś w swojej głowie. Oczywiście, na początku zaczęłam o wyglądzie, bo jednak ten wygląd od razu był zmieniany. Mamy tam warsztaty z panią Tatianą, no jest fenomenalna w tym, co robi, oraz nauki z panią Ireną, która uczy nas bardziej takich zasad savoir-vivre i ogólnie takich takiej nauki, takiej ogłady, pięknego jedzenia, bo naprawdę wszyscy myślą, że potrafią jeść, dopóki nie zmierzą się z panią Ireną, więc to nie jest takie proste. No i cóż, ja zawsze byłam roztrzepana i taka pełna temperamentu, ale to nie zawsze było takie fajne i takie, nie wiem jak to powiedzieć, nie potrafiłam zachować się z takim wyczuciem. Przeginałam, nie znałam granicy, absolutnie nie znałam granicy, a teraz myślę, że ją znam i to jest chyba największa taka nagroda, którą można wynieść z programu, czyli zmiana, którą widać gołym okiem, no i czuć w środku. I czy ludzie wokół ciebie rzeczywiście zauważyli tę zmianę? Bardzo,
bardzo. Szczególnie bliscy, którzy mnie znają, bo wiadomo, że obca osoba, która tam może skrytykować czy zhejtować, no nie zna mnie, no nie ma o mnie pojęcia. Może po prostu spojrzeć na mnie i ocenić przez pryzmat no wyglądu czy paru słów, których usłyszał w telewizji. A ktoś, kto mnie znał wcześniej, no to bardzo widzi te zmiany. I wszyscy są zadowoleni, a szczególnie ja. No jesteś z Konina. Zauważają mieszkańcy Konina? Gdzieś już cię rozpoznają na ulicach? Tak, 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 rozpoznają. To jest, cały czas nie mogę się do tego przyzwyczaić, bo ja absolutnie się nie uważam za żadną tam gwiazdę, chociaż dążę do tego, żeby być wokalistką, więc no jedno się łączy trochę z drugim, ale no na przykład teraz byłam po stroje dla tancerek i pani właśnie w sklepie z tkaninami tak ojej przeżywała i prosiła o autografy dla córek. Także sąsiadki też ostatnio śmiały się, że podpadłam w telewizji i zapomniałam dwa razy marynarki. Także no, jest trochę rozpoznanie, wiadomo, nie jakieś wielkie, ale już coraz częściej. Albo sąsiad, to ta. No właśnie, ten program, jak myślisz, pomoże ci w tej karierze wokalnej, w karierze, żeby zrobić karierę na scenie? To znaczy, ja wcześniej już śpiewałam, drugi sezon już mam supporty przed różnymi gwiazdami, przed Kleo, Kamilem Bednarkiem, Sylwią Grzeszczak i wiele innych. Tak więc to nie jest też tak, że ja poszłam, żeby być piosenkarką, absolutnie, bo to nie jest Mam Talent ani Must Be The Music. To jest program, który po prostu bardzo mi pomógł i zawsze będę wdzięczna, że mogłam brać udział w projekcie. To, że chcę być piosenkarką, to jest trochę odrębna sprawa, bo boję się, że ludzie teraz będą szufladkować to, że ja chcę śpiewać, więc pewnie poszłam do programu, żeby się wybić. Gdyby chodziło mi tylko o wybicie się, to naprawdę pokazałabym się w pierwszym, drugim programie i miała to gdzieś. A ja starałam się w każdej sekundzie, nie odpuściłam sobie ani na jedną minutę. Chodziłam tam bez makijażu, nie wiem, zmęczona, brudna, naprawdę. Więc chciałam przede wszystkim pomóc sobie, żeby potem móc spełniać się na innym szczeblu. No nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale no, dowiedziałem się za kulisami, że będziesz nagrywała teledysk w Koninie. Tak, w Koninie oczywiście. Będę nagrywała w przyszłą środę teledysk do mojej najnowszej piosenki Dylemat, którą sama napisałam naprawdę od serca. Będzie po polsku. Troszeczkę, bo wcześniej nagrywałam bardziej klubowe piosenki, teraz to będzie trochę wolniejsza, ale nadal będzie można tupnąć przy niej nogą, więc nie mogę się doczekać efektu. To gdzie Julia Jaroszewska będzie za 5 lat? No na scenie oczywiście, na scenie. W Koninie i w całej Polsce. Mam nadzieję, że też za granicą, chociaż ja jestem z Polski i jestem dumna sobie, że jestem Polką i głównie chciałabym podbić rynek w Polsce. Szczerze, nie mam takich gdzieś ambicji, żeby od razu, nie wiem, Europa, Boże, cały kraj, przepraszam, cały świat. To nie jest też tak, że ja siedzę i ja marzę, co będzie. Nie, ja działam, ja jestem realistką. Ja powiedziałam sobie, że nagram piosenki i to zrobiłam, bo szczerze mówiąc nie miałam naprawdę zwolenników, ludzi, którzy we mnie wierzyło, policzę na palcach jednej ręki, a nie poddałam się i jestem. Właśnie, a jak szłaś do tego programu, to też miałaś takie ambicje, żeby go wygrać, czy tylko po to szłaś, żeby się zmienić? Bo nie wiemy, czy wygrałaś oczywiście, czy nie wygrałaś. Tak, tak, jak to ładnie powiedzieć. Powiem tak, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie chciałam wygrać, bo jednak będąc w tym programie i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, gdzie pokonywałam swoje takie słabości i robiłam, przyznawałam się do różnych rzeczy, starałam się naprawdę pokazać z jak najlepszej strony, ale takiej naturalnej, bo ja naprawdę jestem tam totalnie sobą. Mówię, to nie jest absolutnie reżyserowane, to jest program spontaniczny. I coraz bardziej mi zależało i chciałam tam zostać, do samego końca. I chciałam wygrać, nie dla samej wygranej, tylko po prostu, żeby udowodnić sobie, że mogę, że potrafię, że to zrobiłam, że tego dokonałam. Ale bałaś się trochę tego, no bo jednak ten program jest takim trochę gmeraniem w psychice. Oczywiście, ojene, u pani Tatiany też w ogóle, naprawdę. Ja ogólnie nie jestem osobą, która często płacze. Wręcz przeciwnie, żeby mnie zmusić do łez, trzeba naprawdę się napracować. A tam wylałam chyba cały ocean. Także i cieszę się, bo każdy z nas popełnia błędy i robi rzeczy, których, nie wiem, wstydzi się albo żałuje. A w tym programie
uczysz się brać to na klatę i wyciągać wnioski, a nie się wstydzić. Bo to jest lepsze. Nie ukrywanie, Boże, nie zrobiłam tego, albo nie jestem święta. Lepiej jest przyznać się do błędu, wyciągnąć wnioski i iść naprzód, bo czasu nie można cofnąć, niż ściemniać i udawać kogoś, jakim nie jest. Ja tak uważam. Już tak na koniec oczywiście życzymy Tobie i naszym widzom, żeby jak najdłużej Cię oglądali w programie Projekt Lady, oczywiście tej wymarzonej kariery na scenie. Dzięki wielkie. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, ale ślicznie dziękuję za wywiad.